tekst biblijny mówi nam o pewnej rzeczywistości, natomiast odkrycia archeologiczne potwierdzają nam to w terenie, że tak powiem. Mhm. Czyli znajdujemy wtedy artefakty, które świadczą o tym, że autor natchniony jest wiarygodny. Rozmowy o apologetyce. Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Madę i witam w kolejnym odcinku Rozmów o apologetyce. Będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o Biblii, o archeologii, o roślinach z panią doktor Anną Wajdą. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Pani doktor jest podwójną panią doktor, bo nie tylko doktorem teologii biblijnej, ale także, proszę mnie teraz poprawić, jeśli się pomylę, doktorem inżynierem nauk rolniczych. Zgadza się. To jest takie nietypowe połączenie, jeśli mam być szczera. Tak, Biblia i rośliny. Jak do tego doszło? Co to się stało, że takie dwie zupełnie, tak, wydaje się, że takie nie mogą, nie łączące się ze sobą dziedziny pani połączyła. A niezbadane są wyroki opatrzności, powiem tak. Ale to jest taka przygoda życia, która zaczęła się stąd, że będąc na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Rolniczym, brakowało mi zajęć humanistycznych, bo już miałam przerost różnych zajęć z architektury krajobrazu i tym podobnych. W związku z tym wymyśliłam sobie, że dla własnej przyjemności zacznę chodzić na przedmioty teologiczne i tak mnie to wciągło i znalazłam taką przestrzeń, która jakoś pozwoliła mi realizować też to wykształcenie drugie, ponieważ ja zajęłam się pierwsze zwierzętami w Piśmie Świętym i tak pokazywałam sobie, jak te zwierzątka tam występują, żyją, wykorzystując tą wiedzę przyrodniczą, jaką mam, ale też no, ze względu na wykształcenie i znajomość różnych gatunków roślin, tych uprawnych i ich historii, wędrówki pomiędzy różnymi kulturami i jakoś zakotwiczania się w uprawie. Też zaczęłam się interesować tym, jak wygląda wykorzystanie roślin w tekście biblijnym. Po prostu no wygląda to tak, że w Piśmie Świętym mamy wymienione około 110 gatunków. Bo nie roślin jest, w ogóle? No roślin. Nie jest tak dużo, no bo w sumie jakbyśmy popatrzyli na inne teksty starożytne, to może być więcej. No weźmiemy sobie Pliniusza Starszego i jego historię naturalną. To tamtych gatunków naliczymy oczywiście więcej. Ale przez botaników biblijnych dookreślone jest około 110 gatunków roślin. Dla przykładu Iliada Odyseja, jak porównamy objętościowo, to tam jest około 40-50 gatunków. Też byli tacy szaleńcy, że czytali Iliadę czy Odyseję pod tym kątem, aby wyliczyć, jakie gatunki roślin są. Więc tutaj pomyślałam, że tą wiedzę, którą mam, można jakoś wykorzystać, aby pomagać biblistom pokazać tło wydarzeń biblijnych opisywanych, czy tło perykop biblijnych, w których pojawiają się określone gatunki roślin. Żeby nie robiły się jakieś takie problemy, które wynikają z tego, że nakłada się na tekst biblijny, który się czyta, kalkę wyobrażeniową szaty roślinnej, jaka znana jest nam dzisiaj. No bo ktoś pojedzie do Ziemi Świętej i będzie zafascynowany krajobrazami biblijnymi i będzie żył przekonaniem, że w czasach Jezusa rosły nad Jordanem eukaliptusy. Co teraz jest, rosną, rozumiem. No teraz rosną, a wtedy nie mogły rosnąć, ponieważ eukaliptus pochodzi z Australii i jest rośliną introdukowaną przez człowieka. No świetnie się znajduje w tym klimacie. No tak samo jak piękne plantacje bananowców, nie? To też jest Afryka, to jest roślina tropikalna. Nie była w czasach historycznych uprawiana. Więc tutaj to jest taka przestrzeń, gdzie można wykorzystać swoją wiedzę biblijną, że umieć odczytać, o jakiej roślinie jest mowa, popatrzeć na ten kontekst wydarzeniowy opisywany, no i później wykorzystać tą wiedzę przyrodniczą, by weryfikować to mówienie o czymś, że coś jest czy nie jest. No mój uśmiech zawsze budzi to, kiedy czytam na przykład jakieś opracowanie na temat, nie wiem, perykop mówiących o przypowieściach Jezusa i ktoś z takiego rozpędu, rozmachu wymienia mi w gronie gatunków biblijnych, naraz pada mi pomidor.
Więc pada pomidor, a ja się wtedy czasem pytam, jak student mi nawet wymienia, pytam się, no ale pomidor to proszę, to królowa Jadwiga też z okna Wawelu obserwowała rozciągające się wokół Wawelu łany ziemniaków, prawda? Bo to jest ta sama rodzina, więc no to jest taka licencja poetyka, którą tworzymy, bo jak się mówi o warzywach, to musi być pomidor, prawda? No ogórek jak się wymieni, to jest poprawnie, no ale jak już pomidor wejdzie, to ale już... Czy to ma aż takie znaczenie? No, kiedyś mi ktoś wyjaśnił, że czepiasz się, to jest takie słowo studenckie, czepiasz się. Co wynikało z tego, że wyjaśnieniem było to, że przecież Pan Bóg stworzył wszystkie rośliny i zwierzęta i nie można podchodzić do tego, że będziemy... Pomidora też. Nie będziemy skrypturystycznie podchodzić do tego, czy taka roślina występuje, czy nie. Ale jest to istotne z tego względu, że autorzy natchnieni, czy autorzy opowiadań, które były przekazywane, a później przez redaktorów spisywane, no żyli w konkretnym kontekście kulturowym, dlatego też przywoływali gatunki, które były dobrze im znane. Mhm. Proszę popatrzeć na wykaz podstawowych gatunków biblijnych. Podstawowy wykaz gatunków biblijnych znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa w 8 rozdziale. Tam mamy opis Mojżesza, który podchodzi do granic Ziemi Obiecanej i charakteryzuje Ziemię Obiecaną jako kraj piękny, jako kraj obfitujący w źródła, w uprawy różnego rodzaju. I tam jest charakteryzowane, że wchodzisz do ziemi jęczmienia, wchodzisz do ziemi pszenicy, wchodzisz do ziemi winnej latorośli, wchodzisz do ziemi drzew oliwnych, wchodzisz do ziemi drzewa figowego, granatowego i palmy daktylowej. Z czego ciekawostka jest taka, że wcale palma daktylowa wśród tych 7 gatunków jest niewymieniona, choć jest w 6 gatunków roślin wymienione, a wymieniona jest jako 7 gatunek do ziemi miodu. I bibliści dyskutują sobie tutaj, czy chodzi o miód, patrząc na pszczoły jako te, które dostarczają miodu, czy chodzi o roślinę. No i z kontekstu wymienienia 6 gatunków roślin trzeba by domyślać się i myśleć o tym, że 7 gatunkiem jest też roślina i jest nią palma daktylowa. Na tego? Bo to by, przepraszam, bo to by miało jeszcze taki może jakieś porównanie, nie wiem, do dni stworzenia, tak, że ten 7 no to jest taki rarytas jakiś, bo miód się kojarzy z jakimś takim czymś słodkim. No ale palma daktylowa dostarczała w starożytności miodu, bo zagęszczony sok palmy daktylowej dostarczał miodu, takiego roślinnego, tak jakbyśmy jakbyśmy nazwali, nie wiem, nasz sztuczny miód, który jesteśmy w sklepie kupić, miodem takim produkowanym na innej bazie niż miód pszczeli. Dobra, rozumiem. Więc ziemia miodu. Ale też mamy powiedziane, że wchodzimy do ziemi miodem i mlekiem płynącej, jako Kanaanu ziemi obiecanej. No i cała dyskusja się rozciąga. I tu akurat służebną rolę ma archeologia. Na przykład, bo były prowadzone wykopaliska archeologiczne w 2007 roku w Dolinie Betrzean. To jest wzdłuż biegu Jordanu. Na takim stanowisku archeologicznym, które nazywa się Tel Rehov. I tam odkryto starożytną pasiekę. Starożytną pasiekę datowaną na X-IX wiek przed Chrystusem. Czyli datowaną na czasy króla Dawida, króla Salomona, bo tutaj te przesunięcia mogą występować. No i dowiadujemy się z tego odkrycia. Po pierwsze, jak wyglądała starożytna pasieka, bo odkryto około 30 uli. Nas może zaskoczyć, jak te ule wyglądały, ale to były takie stosy rur ceramicznych ułożonych, długości około 80 centymetrów. Czyli takie rury, tak? Takie rury nie ceramiczne. Takie rury PCV, jakbyśmy nazwali. Okay, jakbyśmy na skład budowlany pojechali i zobaczyli w stosie rury. Rury, które miały 80 cm długości, około 40 cm średnicy. 40, no to tyle mniej więcej. No to takie właśnie, zatykane z jednej strony dękiem i wieczkiem i ułożone w takie stosy. I w tych rurach hodowano pszczoły. Hodowano pszczoły i pobierano od nich miód. I co ciekawe, do tej pory, do tego odkrycia w 2007 roku, prowadzonego przez archeologów z Uniwersytetu Hebrajskiego,
nie mieliśmy takiego starożytnego stanowiska. Wiedzieliśmy, że starożytni hodowali w ten sposób pszczoły, ponieważ znaliśmy reliefy naskalne, malunki naskalne z grobowców egipskich, gdzie były pokazane właśnie takie rury ceramiczne, Egipcjanie, gdzie tam im fruwały pszczoły nad tą rzeczywistością, więc wiedzieliśmy, że to jest jakaś forma hodowli pszczół. Natomiast no, nie wiedzieliśmy, że w starożytnym Izraelu takie same formy są stosowane. Co ciekawe, ta pasieka była bardzo wydajna. Ona przynosiła rocznie około 1,5 tony miodu. Więc dobry nawet no, taki intratny biznes, prawdopodobnie biznes podlegający pod dwór królewski i podlegający pod pewną spedycję królewską. Więc no to pokazuje, że ta kraina miodem i mlekiem płynąca jednak na przykład takie wykopaliska archeologiczne potwierdzają te teksty biblijne, że to nie będzie tylko ten zagęszczony syrop daktylowy, ale będzie to też hodowla pszczół. No i ciekawostka jeszcze jest taka, że archeozoolodzy, czyli zoolodzy, którzy pasjonują się badaniem szczątków zwierzęcych do doprowadzenia do odkrycia, o jakie zwierzę chodzi. Przeprowadzili odpowiednie testy DNA, które zachowało się, ponieważ w tych rurach, w tych ulach zachowały się w kicie pszczelim szczątki pszczół. I ciekawostka jest taka, że te pszczoły hodowane na przełomie X-IX wieku w Izraelu nie były pszczołami rodzimymi, czyli miejscowymi. Nie były to rasy pszczół występujące naturalnie w Izraelu, tylko były to pszczoły sprowadzone z Anatolii, czyli z dzisiejszej Turcji. Pytanie jest takie, zadano sobie, gdzie Turcja, gdzie jest Dolina Jordanu? I zadano sobie takie pytanie, a co było powodem, że sprowadzono pszczoły z Anatolii, kiedy one były trudniejsze w hodowli? Dlaczego trudniejsze w hodowli? Bo my dziś wiemy, że one potrzebują niższych temperatur. Więc trzeba było te ule jakoś schładzać. Trzeba też poszukać, jak to robiono. Więc chłodniejsze ule, rury ceramiczne prawdopodobnie zapewniały, że ule były chłodniejsze, ale te rasy anatolijskie dawały więcej miodu i były spokojniejsze. Czyli teraz jak pszczelarze sobie w takich specjalnych fiolkach sprowadzają matki pszczele, to już w X-IX wieku takie dosyć ciekawe, jak dla przyrodników znalezisko archeologiczne pokazuje, że już ta wymiana matek pszczelich, czy sprowadzanie innych ras pszczół, ta wiedza o hodowli pszczół jest dosyć zaawansowana, no bo przecież mogli z łatwością korzystać z lokalnych ras pszczół, które posiadali. Więc to jest akurat taki uśmiech do archeologii i do takiego dosyć ciekawego znaleziska archeologicznego. Ja wiem, że tam na takim telu mogą pasjonować się archeolodzy pod kątem innych znalezisk, datowania, ceramiki i odkrywania innych rzeczy, ale dla pokazania pewnego tła perykop biblijnych, które dotyczą aspektów przyrodniczych, jest to bardzo ciekawe znalezisko. No właśnie, jeszcze jak niektóre te perykopy dobrze rozumieć, tak, wykorzystując tą wiedzę o roślinach, bo na przykład słynny przykład ziarnka gorczycy, tak, który jest chyba jednym z najmniejszych roślin warzyw uprawianych w czasach Pana Jezusa. To jest najmniejsza roślina warzywna uprawiana w czasach Jezusa. No właśnie, dlatego jakby może jest rośliną symboliczną. Tak, jest rośliną symboliczną. Tak jakby Pan Jezus w kulturze słowiańskiej chciał opowiedzieć nam tą przypowieść, czyli opowiadałby kierując, nie wiem, dla Wiślan mieszkających tutaj wokół grodu Kraka, to by opowiedział przypowieść o ziarnku maku. Ponieważ dla kultury słowiańskiej taką archetypową rośliną obrazu czegoś małego jest ziarnko maku. A ta gorczyca jest mniejsza czy większa od maku? Większa, bo średnica ziarna gorczycy to jest około 1 mm. To jest 1-milimetrowe ziarno. Jak łatwo sprawdzić? Kupić sobie musztardę rosyjską. Musztarda rosyjska ma pełne ziarna gorczycy, albo kupić sobie ogórki w zalewie. To jest ta sama gorczyca, którą stosujemy do marynowanych ogórków. Czy to jest prawda? Bo ja gdzieś to słyszałam, ale nie wiem, czy to jest prawda, że ta gorczyca jakby
w porównanie do tego, jak ona szybko wyrasta, to ona jest wtedy nieporównywalnie duża. Z takiego małego ziarna wyrasta duża roślina. Tak, to jest roślina, która dosyć szybko rośnie. Na przykład można zaobserwować na polskich polach po żniwach, kiedy rolnicy wysiewają sobie gorczycę jako poplon. I wtedy widzimy, no zbiera się na przykład zboże i wysiewa się gorczyca, która oczywiście nie zawiąże u nas nasion, no bo przychodzą przymrozki wrześniowe, ale wyrasta, bardzo często zakwitnie nawet. Więc ona ma bardzo szybki wzrost, szybko rośnie. Co ciekawe, w terenach biblijnych ona jest troszkę wyższa, bo u nas to jest koło 1,20 m. Natomiast w terenach... Do 1,20 m wyrasta? 1,20 m u nas, w naszym klimacie, te, które my teraz posiadamy. Natomiast w klimacie ziem biblijnych mówi się, że nawet 1,80 m może być. Ojejku, to duże. No i o tych ptakach, że się mówi, no to ona ma, to jest roślina z rodziny Brassicace, czyli krzyżowe, choć tam może już też nomenklatura teraz idzie, może mnie ktoś poprawić, zmienia się. Więc w każdym razie to są nasiona w takich łuszczynach, w takich, które pękają łatwo i nasiona smakują ptakom, więc one przylatują i wyjadają te nasiona, tak jak no, u nas na naszych polach czasem widać, jak penetrują pola w takiej dużej fazie dojrzałości pole rzepaku, na przykład jakieś ziarnojady fruwają nad takimi polami, więc też ta obecność ptaków jest uzasadniona. No raczej gniazd, no trudno byłoby im założyć, no ale i ta roślina jest dosyć duża, więc możemy popatrzeć. Myślałam, że jest tak ogromna. No to jak faktycznie taka... ogromna, 1,20 m, no, to nie jest taka ogromna. Ale no w sensie takim jak na taki szybki wzrost, no to... Ale dosyć szybko rośnie. No szybki wzrost w ciągu, w naszym klimacie, jak się wysieje po 15 sierpnia, to tak mniej więcej do 15 września ma przy bujnym, takim troszkę jak się ją ponawozi, przy bujnym wzroście i odpowiedniej wilgotności, to spokojnie 60 cm osiągnie wysokość. No to jest. No to ale jest to jest właśnie ta jako roślina poplonowa, fitosanitarna w Polsce stosowana, więc my czasem się zaskakujemy, ludzie jak pytają właśnie o biblijną gorczycę, to się zaskakują, jak się im mówi, że no proszę sobie kupić musztardę salepską albo wyciągnąć z lodówki zwykłą musztardę, tylko tam jest przemielona, zblendowana, albo wyciągnąć sobie ogórki konserwowe i popatrzeć, co tam pływa, te ziarenka, to jest gorczyca. No tak, tak. No tak. Bo to jest roślina warzywna, która w tamtym czasie była stosowana, ponieważ no to była dieta też oparta w dużej mierze przy tych okolicznościach świątecznych o baraninę. No, żeby trawić baraninę spokojnie, trzeba mieć coś takiego, które będzie, co będzie od strony takiej funkcjonowania naszego przewodu pokarmowego usprawniać trawienie tłustych mięs. Więc proszę popatrzeć, nawet na obrzęd święta Paschy są gorzkie zioła. W skład gorzkich ziół wchodzi gorczyca, tam natka, pietruszki, jeszcze inne elementy, które mają pobudzić trawienie. One mają oczywiście tam znaczenie symboliczne, ale tak od znaczenia pragmatycznego popatrzymy, no to jest ta biblijna gorczyca. Jak jeszcze tam rośliny nas zaskoczą w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie taką bardzo ciekawą rośliną jest choćby sykomora. Mamy kochanego Zacheusza, który wspina się na sykomorę, chcąc zobaczyć Pana Jezusa, jak przychodzi. I pytanie jest takie, dlaczego ten Zacheusz mógł się wspiąć na tą sykomorę tak łatwo? Znaczy, bo jak myślimy o drzewie, to myślimy... To mamy konary, prawda? No, jeśli tak, nie jesteśmy zaskoczeni, że przecież Zacheusz 1,20 m jak Napoleon mógł spokojnie wspiąć się na sykomorę i nie mieć z tym problemu. Ciekawostka jest taka, że figa sykomora ma owoce na grubych pędach i gałęziach. I to są owoce, to są takie gorszego gatunku figi. I żeby przyspieszyć ich dojrzewanie, to pasterze bardzo często nacinali te owoce. Oni jeszcze nic nie wiedzieli o fizjologii roślin, o działaniu etylenu i jakichś innych hormonów wzrostu, ale zaobserwowali ludzie starożytni, że jeżeli uszkodzimy owoc, to on szybciej dojrzeje. I wyglądało to zazwyczaj tak, że wypasał właśnie w jakimś takim terenie Jerycha, dajmy na to, pasterz owce na danym pastwisku już wyeksploatował, więc musiał się przesunąć, ale rosła tam sykomora. Widział, że są zawiązki owoców na grubszych pędach i gałęziach. Spinał się na taką sykomorę, ponacinał sobie ileś tam zawiązków rokujących dojrzenie i jeżeli mu się udało i wrócił, były dojrzałe i na niego czekały, to on skorzystał. Jeżeli przyszedł kolega i zebrał mu to, co on sobie przyspieszył w dojrzewaniu, no to skorzystał kolega. Ale mamy o tym świadectwo, bo proszę popatrzeć na
proroka Amosa, kiedy mamy opis powołania Amosa. Amos broni się przed Bożym powołaniem do głoszenia proroctwa i mówi, parafrazując, Panie Boże, ja nie jestem żadnym prorokiem. Ja jestem pasterzem i nacinaczem fig. I teraz jak mamy tą informację, to jakie jest znaczenie właśnie tego nacinacza fig, czyli on właśnie nacina te sykomory. Ale żeby ułatwić sobie życie i nacinanie, to tak jak my w sadach formujemy drzewa, żebyśmy łatwiej mogli na palmety, czy rozpinamy w różny sposób, to tak też pasterze sobie ułatwiali spinanie się po sykomorach, że po prostu kształtowali trochę drzewo i ono wyglądało troszkę jak taka naturalna drabinka, po której się można było wspinać. Nic nie mamy powiedziane, że Zacheusz wspiął się na palmę daktylową, bo tam palmy też występowały, bo by miał poważne problemy, trudniej by było. Natomiast na sykomorę było zdecydowanie łatwiej. Ale jeżeli chodzi o sykomory, one są też ciekawe, ponieważ one były przedmiotem handlu, drzewo sykomorowe. A to jest duże drzewo? To jest dosyć duże drzewo, nawet potrafi dorosnąć do 30 metrów wysokości, więc jak sobie porównamy tą sykomorę, która teraz rośnie w Jerycho, to jest dosyć potężne drzewo, które dorasta, więc znaczących rozmiarów, jedno z większych, które rośnie w Izraelu. Ale to jest drzewo, które ścinali, że tak powiem, pracownicy króla Dawida czy króla Salomona i handlowali tym drewnem z Egiptem. Ponieważ jest to drewno sykomorowe jest bardzo odporne na butwienie. I Egipcjanie potrzebowali drewna sykomorowego do produkcji między innymi sarkofagów. I teraz, kiedy prowadzimy wykopaliska archeologiczne w Egipcie, odkrywamy sarkofagi zamożnych Egipcjan czy nawet faraonów, to bardzo często to jest nie tylko drewno cedrowe sprowadzane z Libanu, ale to jest drewno sykomorowe, które wiedziano, że nie wejdą w to żadne szkodniki, czy jego proces butwienia jest powolniejszy i to też było cenne drewno, którym handlowano i mamy świadectwa biblijne o tym, a znajdujemy potwierdzenie w znaleziskach archeologicznych, że takie wykorzystanie tego drewna znajdowało zastosowanie w krajach ościennych, z którymi Izrael handlował. No bo można było do Egiptu wysłać drewno sykomorowe, a z Egiptu pozyskać choćby papirus czy bisior. Czy archeologia biblijna w jakiś sposób wspiera przekaz biblijny? Archeologia biblijna, jak sama nazwa wskazuje, należy do nauk pomocniczych biblistyki. Jeżeli jest podobnie jak sama archeologia jest nauką pomocniczą historii, to tutaj w obrębie nauk pomocniczych biblistyki to właśnie to wsparcie polega na tym, że tekst biblijny mówi nam o pewnej rzeczywistości, natomiast odkrycia archeologiczne potwierdzają nam to w terenie, że tak powiem. Czyli znajdujemy wtedy artefakty, które świadczą o tym, że autor natchniony jest wiarygodny. I bardzo często po prostu na takich potwierdzeniach możemy się opierać. Są takie znane, transparentne, że tak powiem, odkrycia archeologiczne, które nam potwierdzają tekst biblijny, choćby słynny cylinder Cyrusa. Weźmiemy ten słynny cylinder Cyrusa, który jest w Muzeum Brytyjskim, na którym jest edykt Cyrusa mówiący o jego pewnej polityce tolerancyjnej w stosunku do ludów, które tworzą jego kraj, które pozwala im oddawać kult swoim bogom, budować świątynie. Natomiast jak zaczniemy czytać początek księgi Ezdrasza, to przeczytamy też o Cyrusie, który pozwala Żydom powrócić do Jerozolimy, powrócić do Judei i odbudowywać świątynię. Więc widzimy, że tutaj znalezisko archeologiczne ma rolę służebną. Ono nam potwierdza, no wiadomo, że interpretacja biblijna wskazywała na Izrael jako ten, który dostaje ten przywilej, tak jakby ekskluzywne podejście tylko Izrael, natomiast sam edykt pokazuje takie holistyczne spojrzenie na inne ludy i narody, które tworzyły to wielkie państwo Cyrusa Wielkiego, więc archeologia na pewno ma bardzo służebną rolę ta archeologia biblijna w poznawaniu tej rzeczywistości biblijnej, z czego no też trzeba sobie uzmysłowić, że archeologia biblijna to nie jest tylko archeologia samej
ziemi Izraela, samego terytorium dzisiejszego Izraela, czy najbliższych terenów ościennych, ponieważ wydarzenia biblijne, jeżeli popatrzymy na Stary Testament, mają rozpiętość od Zatoki Perskiej po Elefantynę bez mała, po pierwszą czy drugą kataraktę. Jeżeli popatrzymy na Nowy Testament, to wchodzi nam w to rzeczywistość całej Azji Mniejszej, wchodzi nam starożytna Grecja, starożytny Rzym, nawet do Hiszpanii możemy się wybrać i patrzeć na tą rzeczywistość historyczno-archeologiczną czasów. Więc geograficznie i plus czasowo jeszcze, nie? I czasowo, i rozpiętość czasowa też jest bardzo znacząca, więc wtedy patrzymy na te znaleziska archeologiczne, na te prace archeologiczne, które na te artefakty, które dostarcza archeologia czy Bliskiego Wschodu, czy krajów śródziemnomorskich, i wtedy archeologia biblijna je kataloguje, wykorzystuje, układa, systematyzuje na potrzeby tego wykorzystania w zakresie Pisma Świętego. Więc to jest też, no, nie będziemy patrzeć na archeologię ziem polskich, bo ona nas nie będzie interesować jako biblistów. Patrzymy na archeologię akurat, tak jak pani mówi, czasowo i przestrzennie w kontekście wydarzeń, które no, dzieją się w obrębie ksiąg biblijnych. Czy jest jakieś takie odkrycie archeologiczne, z którym biblista miałby problem i powiedziałby, że trudno by to z Biblią pogodzić, że gdzieś tutaj jest wbity jakiś klin i że coś jest takiego, co zaprzecza, że tak powiem, biblijnemu przekazowi? Na przestrzeni czasu były takie odkrycia archeologiczne. Proszę wziąć nawet odkrycie zniszczenia starożytnego Jerycha. Kiedy prace archeologiczne prowadziła pani Kathleen Kenyon w połowie lat ubiegłego stulecia, czyli w latach 50., 60. ubiegłego stulecia, i wskazywała datowanie zburzenia Jerycha czy spalenia Jerycha na około 200 lat przed tym, nim mówi o tym wydarzeniu Księga Jozuego. Po tych czasach datowania, które dokonała ta archeolożka, przyszli inni archeolodzy i weryfikowali te dane i okazało się, że pani Kathleen Kenyon prowadziła wykopaliska archeologiczne na powierzchni 8x8, jakaś taka powierzchnia stosunkowo ograniczona, a jakby się przesunęła o ileś tam 1,5 metra dalej, to odkryłaby to, co wpływało na to zaburzenie jej datowania. Więc możemy wskazywać na chwilę obecną, że coś przeczy tekstowi biblijnemu, że coś nie pokrywa się z tym, ale postęp w naukach archeologicznych też następuje, następuje nowe spojrzenie i bardzo często no jakoś to się uwspólnia, to patrzenie, ale też musimy mieć świadomość, że Pismo Święte no nie jest podręcznikiem archeologii, tylko jest księgą mówiącą o tym, co prowadzi człowieka do zbawienia, więc no nie możemy wymagać od autorów natchnionych, aby w jakiś sposób bardzo skupiali się na tej rzeczywistości dla nas historycznej czy archeologicznej. Ona jest pewną obocznością, która jest zawarta. No i te nauki historyczne czy nauki archeologiczne w jakiś sposób pokazują, że Pismo Święte nie kłamie, tylko jednak jest osobą. Ale to jest dla nas ważne, no nie oszukujmy się. Ważne jest dla nas, żeby się nie okazało, że tam jakieś bzdury pletli, tak? Tylko, że nie byli bajkopisarzami, jednak... Że są pewne rzeczy, które faktycznie są osadzone w historii, tak? I że to nie jest bajka, to nie jest mit, to nie jest... No następuje postęp, no bo proszę zobaczyć, że nawet odkrycia w starożytnym Dan teraz, no nie tak dawne, z lat 90. ubiegłego wieku, mówią na przykład o domu Dawida, czyli mamy jakieś potwierdzenie archeologiczne, że funkcjonowało takie określenie jako dom Dawida, czyli dom Dawida to może być dwór Dawida, może być pałac Dawida, więc mamy też pozabiblijne potwierdzenie funkcjonowania dynastii Dawidowej, ale to jest dopiero 1997 rok, więc tutaj też ten postęp widać jakiś, no też pytanie, na ile łopata archeologa zniszczyła stanowiska archeologiczne, które by nam coś powiedziały, bo zmienia się też sposób prowadzenia wykopalisk archeologicznych. Do tej pory wykopaliska archeologiczne miały charakter niszczący, więc wchodziła ekipa i po prostu rozkopywała, tak jak poszukiwanie choćby starożytnej Troi.
bardzo ciekawe. Szileman uparł się, że znajdzie Helenę Trojańską i starożytną Troję, ale przekopał tak, że wszystko, co było poza, jest zniszczone, tylko dotarł do tej... On przyłożył się w takim zamyśle, że on dotrze do tego pewnego poziomu, który spełniał jego oczekiwanie. Teraz te nieinwazyjne prace archeologiczne polegają na przykład na skanowaniu takim georadarami specjalnymi i patrzeniu, co jest pod, i archeolodzy też podchodzą z pewnym dystansem do tego wszystkiego, by po prostu poczekać, kiedy wypracują odpowiednie narzędzia i będą mogli zbadać tą rzeczywistość tak, żeby nie zniszczyć tych poszczególnych wersji i warstw. No, oczywiście archeologia to też jest taka dziedzina, jak mówił mój profesor, ludzi wielkiej wyobraźni, dając nam przykład, jak pracuje archeolog. Znamy Kermita z ulicy Sezamkowej na przykład. I co znajduje archeolog, odkrywając Kermita? Szkielet ręki, ale musi odtworzyć Kermita. Więc to jest ta wielka wyobraźnia, więc tutaj też poznanie całego kontekstu kulturowego wynikającego z pewnego doświadczenia danej epoki wiele wnosi też w ocenę i wskazanie co do danego odkrycia. Taka ciekawostka, że po latach można dojść do ciekawego odkrycia, to w roku 65, w 1965 skończyły się prace wykopaliskowe prowadzone na Masadzie. Prowadził je Jagel Jadin. Wiadomo, że Masada jako ten bastion, który do 73 roku bronił się przed inwazją żydowską w pierwszym powstaniu żydowskim, no to jest takie sztandarowe miejsce w myśleniu, takie Termopile, też u nas są takie miejsca martyrologii, które są bardzo ważne dla nas, więc dla Żydów była Masada. No i w czasie tych wykopalisk na Masadzie odkryto między innymi składy, takie magazyny, w których zdeponowane były różnego rodzaju pokarmy, między innymi zboża, między innymi daktyle. Skatalogowano to, bo wiadomo, że praca archeologa jest pracą żmudną, to jest też katalogowanie wszystkiego, co się wykopie, i opisywanie, rysowanie, więc skatalogowano. Między innymi w tym odkryciu były, tak jak mówię, daktyle. No nie daktyle takie zachowane, bo my byśmy sobie wyobrażali pięknie zasuszone daktyle, no ale po 2000 lat pięknie zasuszone daktyle to raczej były pestki daktyli. Wsadzono je do słoika, policzono, napisano, w którym miejscu znaleziono. Po 40 latach, mamy 2005 rok, znalazły się dwie panie. Jedna archeolożka, a druga pani, która zajmowała się w jednym z kibuców, kibuc Ketura się nazywa, zajmowała się hodowlą niektórych roślin. I pomyślały sobie te dwie kobiety, porozmawiały. Zasadzimy, bo akurat 2005 rok, bardziej 2000 rok, to jest w naukach przyrodniczych, szczególnie w naukach ogrodniczych i rolniczych, taki boom na tworzenie takich banków genów. Banków genów, między innymi powstał choćby na taki bank genów na Spitsbergenie, że mamy po prostu w lodzie zachowane nasiona, żebyśmy je kiedyś mogli wysiać i wysadzić, bo to są pewne różne uwarunkowania genetyczne, modyfikacji naturalnej i nienaturalnej roślin, działania szkodników, także to jest bardzo potrzebne. No i tu akurat te dwie badania pomyślały, że wysadzimy. Po 40 latach od znalezienia gdzieś tam w słoiku, w jakichś przepasnych magazynach, bo przecież nikt nie eksponował jakichś pestek daktyli, pomyślały. No ale posadzić to po 2000 lat, to może być efekt. My mamy torebki z nasionami, które kupimy, jak sobie nawet w doniczce. Nie wyjdzie, no i posiejemy i pisze, posiać do 2 lat, góra. Prawda? No a tu jest 2000 lat. Miały do dyspozycji panie, bo też wszystkich tych nasion, wszystkich tych pestkowców, tych pestek z daktyli nie dostały, no bo wiadomo, że nie dostaną. Dostały ponoć 111 tych pestek. To dużo. To jest dużo, no ale to jest, dalej mamy tą cezurę 2000 lat. W 2005 roku wysiano.
ja już nie wnikam, jakie zabiegi rolniczo-ogrodnicze były stosowane, żeby one zeszły. Czy tam moczono, czy nie moczono, w kwasach zasada, skrobano, pukano, rozmawiano z tymi nasionami, to już jest mniejszy problem, raczej to jest ważny problem od strony badawczej, ale dla nas fascynujące jest to, że z tych posianych nasion jedna skiełkowało. Jedno skiełkowało i no trzeba było go uprawiać, jak już skiełkowało. Wielka radość, że coś skiełkowało po 2000 lat, jest nawet wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa, bo że z naturalnie żyjącego zarodka roślinnego w obrębie nasiona wyrośnie roślina i wyrosła roślina. Datowanie wiemy, kiedy zburzono masadę, więc magazyny zawaliły się w 73 roku w wyniku tego bombardowania, w cudzysłowie, rzymskiego. Kiedy były zmagazynowane? No mogły być wcześniej, ale datowanie wskazuje z błędem 80 lat. To jest bardzo mało w archeologii, 80 lat. Czyli to może być gdzieś na początku naszej ery. No niech będzie tam w okolicach lat 50. nawet naszej ery. Więc długa cezura czasowa, wschodzi roślina. Palmy daktylowe są rozdzielnopłciowe. Jak to rozumieć? Czyli jest osobno pan palma i osobno pani palma, najprościej mówiąc. I czeka się właśnie w tym kibucu, czekają oczywiście która wyjdzie, nie? Nie, no jeden zeszedł i czeka się, co to będzie. Czy pani, czy pan. Po trzech latach, palma ponoć dobrze rosła, po trzech latach dobrego wzrostu palma zakwitła. Jak palma zakwitła, już wiedziano, że to jest pan palma. Na cześć biblijną nazwano tego pana palmę Matuzalemem, czyli najstarszy człowiek Biblii, najstarsza roślina, jaka została z nasiona wyhodowana, Matuzalem. Ale ciekawostka jest też taka i biblijna bardzo fajna. Jedna z podstawowych gatunków roślin biblijnych, czyli palma daktylowa, w czasach biblijnych była dużym taką przestrzenią zainteresowania. Palmy daktylowe hodowane w Judei szczególnie. Hodowane w okolicach Jerycha. Jerycho nazywamy miastem palm nawet. Z czego to się brało? Że uważali, na przykład Józef Flawiusz pisze, że królowa egipska Kleopatra uważała i w ogóle w takim handlu uważano, że daktyle pochodzące z Judei są najsłodsze. Ale problem z tymi daktylami był taki, że zmiany środowiskowe, zmiany kulturowe, agrotechniczne, klimatyczne spowodowały, że przyszedł pogrom na te daktyle, na tą odmianę daktyli w XIII wieku. I one przestały występować. Więc nasz Matuzalem jest pierwszym, że tak powiem, odtworzonym z przedstawicielem tej odmiany. No ale mamy pana Matuzalema. Żeby były owoce, to potrzeba pani. Więc na początek nasze badaczki stwierdziły, że wykorzystamy pyłek tej palmy daktylowej Matuzalema i przeniesiemy go na znane nam, czy hodowane teraz w tamtym terenie odmiany palm daktylowych. Zrobimy taki miks, poczekamy. Więc okazało się, że te palmy zapylone tym pyłkiem wydały owoce i były one słodsze. Więc to już wskazywało, że to jest jednak... Mówi się, że o Józefie Flawiuszu, że on też jest bajkopisarz, jako historyk, a to potwierdziło, że Józef Flawiusz no, też nie jest bajkopisarz, że to, co on pisze jakby obocznie o tych walorach smakowych tych owoców palm daktylowych z Judei jest prawdą. To zaskutkowało tym, że nasze badaczki zaczęły zabiegać też o to, by pozyskać kolejne nasiona i posiać. I zostały posiane. Zostały posiane i są panowie i są panie. Jedna z pań ma na imię Judyta. No waleczna Judyta, no będzie palma Matuzalem z Judytą. Ciekawe, jakie owoce wyjdą waleczne. No, także właśnie, zobaczymy. A to jeszcze nie ma, jeszcze to jest cały czas w procesie. Ponoć już są, ale do opinii publicznej i obiegu do próbowania wszystkich nie trafiły. Ponoć była to bez mała strzeżona tajemnicą wojskową eskapada hodowli Matuzalema i tych kolejnych palm. No pewnie to jest cenne też, no nie oszukujmy się gdzieś na czarnym rynku czy coś. No jest bardzo cenne, ponieważ odtworzenie odmiany roślin hodowanych w pierwszym wieku po
Chrystusie, o które zabiega królowa Kleopatra i toczy boje z Herodem Wielkim, o czym pisze Flawiusz. Do XIII wieku one wszystkie podupadają, od XIII wieku praktycznie odmiany nie znamy, więc od strony hodowlanej jest to bardzo takie ciekawe, nawet od strony przyrodniczej. A tu widać właśnie to spotkanie, zarówno spotkanie tej przestrzeni biblijnej, że mamy postać biblijną, jaką jest Herod Wielki, mamy miejsce, jakim jest, no tu jest Masada, ale też Judea, czy bliskość niedaleka Jerycha wskazuje, że te palmy były znane Jezusowi. Mm-hmm. Były znane pierwszym pielgrzymów. Może Pan Jezus jadł akurat daktyle z takiej odmiany. No więc to jest tak fascynujące. I proszę popatrzeć, bo to nasze pytanie o służebną rolę archeologii. Czasem potrzeba jakiegoś postępu albo jakiejś decyzji. Może akurat w czasach 1965, kiedy Jagiel Jadin ze swoją ekipą odkopał te składy budowlane, dla nich fascynujące było to, co po prostu było w zasobach magazynowania na tym swoistym lotniskowcu nad Morzem Martwym, no 410 metrów nad poziom Morza Martwego, co wynoszono tam tą ścieżką węża i co przechowywano i czym się ci obrońcy, czy załoga Masady, czy Herod Wielki, jak tam przebywał, akurat żywili, ale później, po 40 latach, rodzą się kolejne pytania, które rodzą się też z tej potrzeby dotarcia do tego, co było znane tym ludziom bezpośrednio. No, na przykład no, są teksty biblijne, tak jeszcze krążąc wokoło naszej palmy daktylowej, mówiące o szacunku dla zasobów roślinnych. My też jak zrozumiemy, że palma daktylowa jest rozdzielno-płciowa, że jest pan palma i pani palma, to możemy popatrzeć, w jaki sposób możemy zrobić krzywdę gajom palmowym. Na przykład oblegając takie Jerycho. Wystarczy nie, że wytniemy wszystkie palmy, bo nie prowadzono wojen totalnych. Wiedziano, że trzeba w tym miejscu zamieszkać później. Ale żeby zrobić krzywdę danemu miejscu na znaczny okres czasu, wystarczyło wyciąć tylko osobniki męskie w takim gaju palmowym. I trzeba było wtedy przynosić gałęzie właśnie z kwitnącą i pyłkującą palmą daktylową i sztucznie zapylać. I wiemy, na przykład są reliefy z terenów biblijnych, z Mezopotamii między innymi, pokazujące sztuczne zapylanie palm daktylowych w gajłach palmowych. A to są takie szczegóły, ale to też przybliża nam życie tamtych ludzi, no prawda? Tak, no to jest bardzo ważne, żeby poznać. Bo my żyjemy zupełnie, znaczy w ogóle już nie żyjemy trochę takim życiem agralnym, tak? I ciężko nam sobie w ogóle to wyobrazić, nie? A tutaj po prostu... Ale wiele się nie zmieniło. Proszę zobaczyć, że na całym świecie teraz mamy raptem 11 podstawowych gatunków roślin uprawnych, a Biblia mówi o 7. Więc to się nie zmienia, tylko nasza perspektywa patrzenia. My idziemy do supermarketu na przykład. Żadna z pań nie wstaje rano i nie przygotowuje mąki. A tutaj jednak kobiety palestyńskie też były zmuszone do tego, by w jakiś sposób przygotowywać posiłki, w jakiś sposób zabiegać o funkcjonowanie domu, czy przygotowanie tkanin. Też mamy szereg świadectw, które mówią na przykład o tym, jak wyglądały krosna. Kto z nas by teraz na takich krosnach ciężarkowych umiał coś utkać? No raczej mało prawdopodobne. Wszyscy by patrzyli, żeby... Mąki byśmy nie umiały zrobić. No mąkę to jeszcze byśmy na takich żarnach, ja się śmieję, turystycznych, siodełkowych, to może byśmy przygotowały. Gorzej by było z żarnami obrotowymi. No i to też tych informacji dostarcza nam archeologia, bo poznajemy dzięki tym wykopaliskom archeologicznym, jak wyglądał piec chlebowy. Zupełnie wyglądał inaczej niż nasz. Poznajemy, jak wyglądały właśnie żarna, że nasze wyobrażenie żarna to są te żarna takie kamienie obrotowe, a tu są akurat takie żarna siodełkowe, że mieli się, rozciera się nasiona takim wałkiem. To też nam wyjaśnia tekst biblijny, bo mamy w jednej z ksiąg biblijnych tekst mówiący o tym, że kobieta wyszła na mury i zabiła kamieniem żarnowym jednego z oblegających. No jak sobie wyobrazimy kobietę, jak nawet pójdziemy do skansenu, zobaczymy żarna, te właśnie kołowe, no to
ta kobieta musiała być krzepy co najmniej jak jakaś tam sportsmenka podnosząca ciężary. Wzięła taki kamień żarnowy, ruchomy, wyszła na mury, no i mając tam ileś kilogramów, 60 czy 70, patrzyła, czy ktoś pod murami chodzi, żeby go trafić w głowę i go zabić skutecznie. Ale jeżeli będziemy mieć wyobrażenie, że żarna miałaby też postać siodełkową, że było taki poziomy, taki trapezowo-skośny kamień, na którym rozcierało się takim jakby wałkiem, nasz wałek do wałkowania ciasta, to jak ona weszła z taką buławą, że tak powiem, takim wałeczkiem, no to była w stanie trafić i rozbić głowę temu, który tam się gdzieś pod murami kręcił. Ale no bez takiego wyjaśnienia nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej perykopy, bo w naszej mentalności rodzi się obraz właśnie takiego kamienia żarnowego, który znamy gdzieś tam ze skansenu właśnie, no bo z naszego domu nie znamy. A jeszcze muszę zapytać o wino. Czy to wino, które pił Jezus, to jest inne niż my pijemy teraz? Na ile inne? Na pewno jest to fermentowany sok winogronowy, naturalnie, z obecnością naturalnych drożdży. Pytają bardzo często studenci czy osoby ze mną rozmawiające głównie o procenty. Czy różni się w składem nie smakowo, tylko procentowo. Mogło być słabsze, bo z całą pewnością wino w kulturze picia było rozcieńczane. Musiało być rozcieńczone wodą, bo do barbarzyńcy pili nierozcieńczone wino. I mogło być inne, bo na przykład Rzymianie zaprawiali wino różnymi dodatkami, więc dla nas to by było gorzej niż dżaniec, bo to nie dość, że na zimno podane, a dodane różne rodzaje przypraw. Więc na pewno było zasada produkcji. A to było czarne czy białe? Czy jakie? Jedno i drugie. Jedno i drugie, ponieważ mamy świadectwa uprawy i winorośli o ciemnych owocach i o jasnych owocach, więc jedno i drugie było. Bo chyba w Piśmie Świętym nie ma rozróżnienia. Nie ma rozróżnienia, jest mowa o winie. Jest mowa o winie, mowa, symbol czasów mesjańskich to jest obfitość wina, więc mamy za to gody w Kanie Galilejskiej, tego wina tam jest prawie 700 litrów, zależy w tym przeliczeniu obfitym, jak przeliczymy, więc no wesele godnie przygotowane właśnie stało się przez znaki. Ale czy kiedyś nie było tak właśnie, że pito, właśnie takie lekko procentowe właśnie wino, piwo, dlatego że woda była zakażona, więc lepiej było takie tak, przefermentowane. Bo to wskazuje też na tą rzeczywistość pewnej rezygnacji z wody, która niekoniecznie była czystą wodą. Bo dostęp do wody źródlanej, choćby w samej Jerozolimie, no to mamy źródło Gihon i trzeba było pozyskiwać właśnie tam, gdzie były źródła. Natomiast duża część wody używanej była pochodzenia z cystern, czyli zbieranej, no, która nie była dobrej jakości. W związku z tym, aby uchronić się przed drobnoustrojami, przed bakteriami, łatwiej było ją odkazić, że tak powiem. Teraz mamy różne rodzaje chlorowania, niechlorowania, odchodzi się od tego, ale mamy różne rodzaje uzdatniania wody do picia, więc tą formą uzdatnienia było po prostu zmieszanie wody z winem i takie stosowanie. Zresztą święty Paweł zachęca jednego ze swoich podopiecznych do tego, by no nie udawał się w abstynencję, tylko korzystał z tego, bo lepiej być użytecznym i nie chorować na żołądek, niż być zawziętym w swoich postanowieniach, a chorować. Czy jakieś takie wymarzone dla archeologa biblijnego odkrycie, to co by to było? Z czego by się pani najbardziej ucieszyła? Chyba każdy z biblistów ma swoje marzenie, które by mu się chciało znaleźć. Moi studenci kiedyś zadali mi podobne pytanie i wyrazili swoją wolę tego, co by ich bardzo ucieszyło, to stwierdzili, że oni by chcieli widzieć realizację w rzeczywistości filmu Indiana Jones Poszukiwacze Zaginionej Arki. Dla mnie to niekoniecznie zaginiona Arka była takim fascynującym odkryciem. Jakby na przykład znalazł się autograf któregoś tekstu nowotestamentowego. Mamy świadków bardzo bliskich, mamy papirus Rylansa, który
Ewangelii Jana, który datuje się w takich najbardziej bliskich widełkach na 20 lat przed końcem redakcji Ewangelii Jana. Jakby się tak autograf znalazł, takiego listu na przykład do Filemona, byłoby fajnie. Choć nawet jakby były różnice, no to tam jest cała dyskusja, czy będziemy uwzględniać, czy nie, ale takie, no, takie ciekawe znalezisko archeologiczne. Oczywiście strefa marzeń, bo świadomość materiałów piśmienniczych, ale Arka Noego to jest taka... Nie Arka Noego, tylko Arka Przymierza, przepraszam. Arka Przymierza. Arka Noego też byłoby fajne. Arka Noego to jest ponoć na Ararat, więc to może jest wszystko możliwe. No, to by było fajne. Ale tutaj... Byśmy zagrali naprawdę. No, ale mamy wyobrażenia Arki różnego rodzaju w tych znaleziskach archeologicznych dotyczących tych przestrzeni Arki w synagogach, choćby wyobrażenie, jak to mogło wyglądać. Ostatnie pytanie o bardzo popularną teraz szarańczę. Szarańcza jest po prostu teraz hitem, bo nie wiem, czy pani doktor wie, będziemy jeść mąkę z szarańczy zamiast mąki z pszenicy. Przychodzi jakiś nowy trend, nowy ład i tak dalej. No i jak, czy w ogóle można tą biblijnie mąkę, czy w ogóle szarańcza możemy jedzona? Ją jeść? Możemy jeść? Tak, możemy jeść. Pismo Święte w wykazie zwierząt czystych i nieczystych, które znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Kapłańskiej, pierwsze w Kapłańskiej, a później Powtórzonego Prawa, wymienia szarańczę jako przykład zwierzęcia czystego. Więc możemy jeść. Nie, żeby nas te przepisy obowiązywały, ale możemy jeść szarańczę. Od strony biologicznej, entomologicznej, bardzo zdrowe białko ponoć. W basenie Morza Śródziemnego, w krajach bliskowschodnich je się szarańczę taką. Można w Jerozolimie na targu sobie kupić szarańczę smażoną w miodzie. Ja się nie skusiłam, mnie te nóżki wystające nie bardzo przekonywały, ale ponoć smak taki chipsowy, bardzo smaczny, byli tacy, którzy próbowali. Jan Chrzciciel lubi to. Z Janem Chrzcicielem jest dwuznaczność pewna w dyskusjach biblistów, czy chodzi o szarańczę jako wada, który występował na terenie Judei, tam gdzie akurat głosił Jan, czy chodzi o szarańczyny strąkowe, które występowały jako przykład drzewa mającego to drzewo korabowe. My też znamy jako dodatek, możemy sobie wziąć, nie wiem, opakowanie z budyniu i sprawdzić, że mamy korab dodany jako zagęstnik. Więc tu jest dyskusja. No ci, którzy chcieliby z Jana Chrzciciela zrobić całkowitego wegetarianina, to będą mówić, że jadł strąki podobnie jak jadł je syn marnotrawny. Natomiast ci, którzy będą podchodzić do tego, że jakieś białko zwierzęce też człowiekowi jest potrzebne, no i że w kulturze bliskowschodniej zjada się pod różnymi postaciami tą szarańczę, czy właśnie smażoną, czy obgotowywaną, czy jakieś tam inne wariancje przygotowywania tych owadów, to będą optować za tym, że Jan Chrzciciel jadł owady, że jadł szarańczę. Dziękuję bardzo. A, proszę bardzo. Może kiedyś się umówimy na jakieś danie. Konsumpcję szarańczy. Z mąki szarańczowej. Jeszcze z mąki to ciastka można zjeść, jak się nie wie, nie przeczyta pierwsze składu. No, to następnym razem postawimy sobie tutaj. A to następnym razem, jak będzie następny raz, zobaczymy. Zobaczymy, ale no to by byłoby ciekawe doświadczenie, nie? Taka degustacja. Myślę, że wiele osób by się spodobała, jakby była jakaś degustacja właśnie mąki z szarańczy. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękujemy również naszym widzom, naszym słuchaczom. Zapraszamy na portal kontragentiles.pl po książki i artykuły apologetyczne. Do usłyszenia, do zobaczenia.